Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Matt Olecha, to jest seria Manipulacje w wakacje, w której opowiadamy sobie o różnych technikach manipulacji. Manipulacje w wakacje. A zaś moim celem z kolei nie jest zdemotywowanie Cię i pomyślenie, Boże, Matt, tylko wszyscy mną manipulują, jaki ten świat jest straszny. Oj, przepraszam. Tylko zainspirowanie Cię do czegoś. Dzisiaj to bubel. Wyobraź sobie, że idziesz do sklepu i chcesz kupić, nie wiem, mikrofalę. Mikrofala, którą sobie upatrzyłeś lub upatrzyłaś, kosztuje 300 zł. Patrzysz na tą mikrofalę, no ma wszystko to, czego chcesz. Absolutnie, totalnie wszystko. Nagle podchodzi sprzedawca. Czy w czymś mogę pomóc, bla, 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 bla. I tak patrzy, wie pan co? Znaczy powiem panu tak, no generalnie ona jest 100 zł tańsza niż ta druga. Parametry są te same. Ale ta druga częściej trafia, ta tańsza częściej trafia do nas do serwisu. Ja po prostu się obawiam, czy no panu nie trafi również do serwisu, czy nie będzie z nią problemów. Ta jest 100 zł droższa, no dodatkowo ma jeszcze na przykład to i to i to. I co sobie wtedy myślisz? Facet chciał mi pomóc. Cholera jasna, ale dobrze. Czy stać mnie na tamtą drugą? No stać mnie, no to kupię tamtą drugą. No i to jest jakaś tam forma manipulacji. Ja z tą formą manipulacji mam totalny problem, ponieważ zastanawiam się, gdzie jest ta granica. Gdzie jest ta granica ludzkiej uprzejmości, a gdzie jest ta granica manipulacji, więc na to uważajcie. Nie dajcie się zwieść na zasadzie, że sprzedawca wam faktycznie chce pomóc i do was podchodzi, wy manipulujesz mną, człowieku. Także żeby takiej jakby sytuacji w życiu nie było. Zresztą zobaczcie, nawet są złe skojarzenia w manipulacjach. Bardzo często stosowane. Sprzedawca to specjalista. Doktor, profesor znaczy mądry. Niebieskie włosy znaczy głupi. No to się czasami sprawdza. Ale zobaczcie, są takie rzeczy, które często sobie źle coś kojarzymy. Profesor może być skończonym idiotą. Sprzedawca może być niekompetentny, nieprzeszkolony. Więc tutaj są takie złe skojarzenia, które również się wiążą z tą metodą manipulacji, o której wam mówiłem. Jeszcze jedna rzecz na koniec. Wyobraźcie sobie, że idziecie już do tego sklepu po tą mikrofalę, ale macie wybór. Mikrofala albo... Masz wybór mikrofala albo to co się grzeje, takie co na dole. Kuchenka taka zwykła. No i wasza dziewczyna, partnerka lub wasz chłopak, partner, mąż, żona, mężowa chciałem powiedzieć. Ona nie chce kupić nic. A wy idziecie do tego sklepu i pytacie, kochanie, słuchaj, mikrofala czy kuchenka? Pytania zamknięte. Również potrafią być formą manipulacji. Serdecznie dziękuję za ten odcinek. Tu się wyświetla proponowany przez YouTube'a, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.